Witam Was po przerwie 5-sekundowej, w której rozlałem herbatę na klawiaturę. Troszkę. Ale generalnie wchodzę do części botanicznej, ja to tak będę nazywał. Ewentualnie do ogrodu, który na statku Von Braun. Witam. Rozejrzyjmy się. Kamera nas przywitała swoim tradycyjnym kamerowatym piszczeniem. Oraz pan z granatami, który będzie miał granaty? Nie, ale ma papierosy. Ale na co mi papierosy? To nie ta gra, panie. To nie ta gra. O, sporo gadżetów. Trzeba odsłuchać jakiś log. Chyba jeszcze wcześniej coś przegapiłem. A no dwa, znaczy no jedne przegapiłem. People are strange. Szlachta. Nie to. Au, to boli, chłopie, ty robocie. O kurczę, jaki twardy, ale mimo wszystko ta broń go zmieci z powierzchni statku. Okej. Okay. Na szczęście to nie było trudne. O! Witamy wieżyczkę. Jeszcze kamerę witamy. Wszystko to było. Robot, kurde, wieżyczka, kamerka. Jeszcze brakuje tylko... W sumie to niczego nie brakuje. Jeśli chodzi o roboty, to już wszystko było. A, nie no, tego... Jasny gwint. To przestań jeszcze rzucać. O, ten miał, kurde, sporo gadżetów, naprawdę. Coś ja tam mówiłem, ale Co ja tu mówiłem? Nie wiem, no niestety nie wiem. Fajnie, że sobie przyszedłem tutaj, żeby popatrzeć na to miejsce, jakby miało coś pomóc w związku z tym, co ja mówiłem. Sprytny jestem, nie? Ale to nic nie dało. No, 5 cybermodułów. Kurczę, sporo granatów teraz dostaję. A w ogóle ich na razie nie używam. Kolejny ak, tam mój pistolet w jakim stanie jest? Ojeju, piątka. Ale on jest, kurczę, zmodyfikowany. A chyba, że zaraz, ja mam repair na dwójce czy na jedynce? Znaczy maintain. Przydałoby mi się to zwiększyć na dwójkę, mimo wszystko. Tak? Zaraz... Czy nie? Nie, chyba jednak nie, będę tego zwiększał. Uuu, jakie proste, bo ma... Proste, ale ma strasznie dużo czerwonych. Moment, muszę to spokojnie... Okej. Okay. Na szczęście. Jak widzicie, bardzo lubię korzystać z broni energetycznych, ponieważ oszczędzam konwencjonalne broni na trudniejsze momenty. Po co mam marnować amunicję? A już to słyszeliśmy, a dobra, nie wiem, ci będzie. Dobra, nie będę was słuchał. O kurczę, to było zranienie. Tak, i apteczki tak samo, oczywiście na koniec gry prawie oszczędzam, ponieważ na razie nie potrzebuję specjalnie ich używać. Okej, tak, generalnie jak to się prezentuje, masa amunicji standardowych do karabinu, który będę w przyszłości używał. No, możesz tu wejść? Możesz, musisz nawet, bo nie masz wyjścia. Bo inaczej... no, wchodź, tak, dokładnie. O, jasna cholera. Tym razem rozwojem tu za jednym razem. Ta broń ma... Jaki shotgun w ogóle, ja pierdzielę. O, to mogę naprawić pistolet laserowy. Ja myślałem, że... Mogę już powiedzieć? Dziękuję. Ja myślałem, że pistolet laserowy, żeby naprawić, trzeba mieć maintain na poziomie 2. Na szczęście nie. Natomiast shotgun, żeby naprawić, trzeba mieć na poziomie 2. Mój shotgun jest pur, niedługo się popsuje w ogóle. Muszę znaleźć drugi. Zastępczy. Ale na razie... Dobrze sobie radzi. Jak na taki rozwalony. Tak, jak widzicie, wlazłem w jakieś przewody, znaczy przewody, kanały. Jasne, cholera, znaczy nie kanały, inaczej jeszcze, przewody wentylacyjne. A gdzie te muchy poleciały? I skończyła mi się amunicja? Nie.
Very nice. Rozwali. A wróciły, bo mądre są. Ale nie wyczuwają mnie jakoś. Okej, zginęły. Mają krótkie życie. Nie wiem, czy ja to przedstawiałem, jak wynalazłem. Jak zbadałem to ten obiekt, który dostaje się po zniszczeniu któregoś. A to jednak. Zaraz, to ta amunicja przebija. Jasny gwint, teraz się dowiedziałem. Tudzież jednak ma jakiś rozprysk, czy coś w tym stylu. Rozrzut. Większy. Momencik, po co ja to podniosłem? Bo tak, bo generalnie tak. Nie wiem, czy ja to właśnie w którym się. Tak, tutaj chyba coś pokazywałem, jak wynalazłem, na pewno, bo coś mi się kojarzy. Właśnie o tych muszkach było napisane, że one mają. Krótko żyją, dlatego jak one wylatują z tego jaja. O, mam 3 darmowe włamanka. Nie najgorzej. Aha, i co? I to mi się nie podoba, ponieważ coś mi się tutaj, kurczę, wydaje, że jak tutaj wejdę, to będzie. Pusto. A żadnej wieżyczki to nie ma przypadkiem? Nie, to nie. Bardzo miło z waszej strony. O kurcze, to mnie zaskoczyło. Mam tutaj w idealnym stanie karabin. O nie, to miałem zły przycisk. Elektromagnetyczny. O, kolejne granaty, kolejne cybermoduły. Nasz bohater na pewno się cieszy, ponieważ dobrze mu idzie. Ale jeszcze sporo przed nim. Sporo przed tobą, koleżko, zaraz. Czyli tak, generalnie stąd przyszedłem. Teraz wyszło na to, że zrobiłem takie małe kółeczko. Jak to wyglądało? Poszedłem, aby się zorientować. O, koleżankę mamy tutaj jeszcze, która nie ma żadnych szans. W końcu dasz mi ten organ? No dziękuję, dziękuję. Właśnie dopiero teraz dostaję organ od cyborga, żeby go zbadać. Aha, ja poszedłem tędy. Tak. Czyli nie, czyli jeszcze mam tutaj coś do zbadania w tej części. Na przykład tutaj mogę wejść. O, a nie, tutaj byłem przecież. To tutaj. No, tutaj już na pewno nie byłem. O, dzień dobry. Nie jesteś żadnym zaskoczeniem, kolego. Sobie ci tutaj wpakować. O, zarabiera. On nad nim wie, że ja tu jestem. To było piękne z mojej strony. Oraz jeszcze tutaj drugi gdzieś jest. Run! No i dawaj się, pokaż się. Gdzie ty jesteś? Na górze gdzieś. Jakbym tam wrzucił granacik. A jesteś, tam widzę cię. Albo zostawię go na przyszłość, bo po prostu zapomnę o tym. W sensie. Aha, tutaj można przecież wlecieć. To głupie z mojej strony. Hejka! Nie, nie rzucaj tym! Zwariowałeś? Chciałbyś się zabić jeszcze na tę kotkę. Okej, okay. To jest kolejny raz ten obiekt, tudzież broń egzotyczna, której nie będę w ogóle używał. Broń ręczna, egzotyczna. Po pierwsze, no to ja już to tłumaczyłem wcześniej, prawda? Czyli po prostu, żeby jej używać, to trzeba mieć jednocześnie wysoki research i odpowiednio. Chyba akurat jeśli chodzi. O, zaraz. Zawsze o tym zapominam, że to. Czyli że jeden jest pierwsze. Czyli kolejną cyferkę mamy. Jeden. I jeden jest pierwsze. Mamy 1, 10, 4. I na razie tyle. Wszystko w tym pomieszczeniu. No, tutaj mamy gazetki. Bisturi, Natura, Jack Leather, cóż to jest? Jakiś magazyn chyba, moda męska. Coś w tym stylu pewnie. Okej, okay, z której strony? Z południa przyszedłem. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Bon Chance Lounge. Taki fajny klubik taki jakby mini. Taki bar znaczy. O, zaraz, tu jest duch przecież. Patrzcie, jak kręci. I
pseudopije. Ciekawe imprezki tutaj musiały się odgrywać. 6 nabojów. Au, co się stało? O, skubany ty! Moment. Dwóch, kurde, dwóch, moment. Aż spanikowałem jak nie wiem co. Macie, żryjcie elektromagnetyczne. Kurczę, nie wyszło. Normalnie to nie mają żadnych szans z tym. Z jakim cudem, kurczę, nie uda mi się ich zabić, to jest szok dla mnie. No właśnie tak, kurczę, ma być. Nie żyjesz, tak? Ej, śmieć, ta śmieć była zła. Aczkolwiek jeszcze mnie nie zdenerwowała, ale... Nie powinienem ginąć od robotów już. Kiedy mam... karabin elektromagnetyczny, to naprawdę... Czy tam, no, karabin, czy tam strzelbę, jakkolwiek to nazwać, ja to będę nazywał per... karabin elektromagnetyczny, bo brzmi potężnie. A w rzeczywistości jest... No, widać jakie jest. Działa tylko na roboty, niestety. A mamy tak... Automatyczne MIDI. śmiesznie. Jak na przyszłość, mamy fortepian, który jest napędzany przez system MIDI. Interesujące. O, przegapiłbym to. A tam na górze byłem? Coś tam jest. Aha, tam będzie. Tam się będzie można dostać chyba dużo później. Albo nie dużo później, tylko generalnie troszkę później. Zaraz, zaraz. Tu są jeszcze ubikacje. A, i okej, okay, możecie się coś dowiedzieć o cyborgach. I oczywiście. Co to było za dźwięk? Mi się wydawało, że coś tam. W moim pokoju. Zaraz, zaraz, zaraz. Tak, plus 25 obrażeń do cyborgów, nie? I oczywiście one są robotami, więc na nich działa dobrze broń energetyczne i pociski przeciwpancerne, czyli wiadomo, nie? Generalnie. Dobra, następne. Następnie idziemy tutaj na północ, jeśli można powiedzieć. Czy to jest północ? Chyba, że tędy będzie można przejść takim przejściem gdzieś teraz. Nie ma zupełnie nic. Oraz... dining, czyli jadalnia. Nie lubię dwupoziomowych pomieszczeń. Są bardzo podejrzane. Podejrzewam tutaj jakąś pułapencję. Jasna cholera, ale... oberwanie. I kurde, zginąłem, bo nie... Nie, ja nie chcę ginąć! To mi tylko przedłuża czas grania w tę grę. Otwieraj się, stąd wyrazłeś, wiem o tym. Teraz kto na kogo pułapkę zostawi, co? W mordę mać! A i tu naprawdę nic nie ma, zarąbiście. Okej, okay, czyli co, drugie takie coś? Nie, chyba nie. Nie, to nie. Winda. Po pierwsze, tam mnie zestresowało jak kurde rekordowo. Po drugie, zabiło mnie to, nie chcę ginąć. Nie chcę ginąć w takiej grze. Nie potem, jak już ją zwyciężyłem, bo za pierwszym razem to jeszcze można ginąć, nie ma nic tutaj. Ale specjalnie ją wcześniej przyszedłem, żeby... nie robić z tego, zagrałem 100 odcinkowego, tylko zrobić 50 odcinkowe. Żeby nie ginąć, kurde, co chwilę. Znowu zginąłem. Jestem zły. Dzień dobry. Przynajmniej tyle, dobrze, że... już mam trochę więcej doświadczenia, więc nie jest tak źle. Oraz tutaj przytrzymam robota. Bo są szerokie korytarze. Jak to brzmi. Nie, jest kamera za to. Dobra, i pełno trupów. Równa się jeden, no ale dobra. Ej! A jest robot, wiedziałem. Coś miałem takie, kurczę, to czułem. Okej, to było proste. I muszę sobie wstrzyknąć, bo... o te. To było złe akurat, ale dobra.
Twój to jest w ogóle ubi... Zaraz, co to jest? 6 cybermodułów? Dobrze. Zaraz. Bo muszę się troszkę zorientować. O, 15 minut to wideo trwa, także przerwa.